przyciskaj windę, kluczem przyciskaj ją. Siemanko, z tej strony Sebul. Dzisiaj mam tutaj, kupiłem, byłem w sklepie Kuchni Świata się nazywał, bo byłem na chwilę w sklepie elektronicznym Media Markt i zaszłem akurat z boku, zaszłem, był sklep, nazywa się Kuchni Świata, i kupiłem Pepsi Blue. Trochę wypiłem ją, wtedy mi się tak pić chciało, bo przez całą drogę, jak szłem, to wtedy nagrywałem te autobusy, to nic nie piłem w ogóle. Od 14 do godziny, nie wiem, do której tam byłem, już nie pamiętam. To nie piłem ze 3 chyba godziny, tak mi się pić chciało, że wykupię to. 5 zł to nie wiem, czy to jest dobra cena, wywezmę to. A w ogóle myślałem, że to jest ta Pepsi inna w ogóle. Bo jeszcze jest jakaś jedna taka, która to inaczej wygląda. Bo tu pisze Blue Pepsi, to myślałem, że to jest tylko nazwa. To jednak okazuje się, że ta Pepsi to jest Blue. Ale ciekawostka jedna, którą powiem, bo to dostrzegłem właśnie, tylko wezmę tą Pepsi drugą, mam tutaj taką. Mam tutaj w domu leży taka Pepsi jeszcze, co leżało mnie w domu. I patrzcie, tutaj macie, niby ktoś powie, że to Pepsi, że to ma składnik jakiś taki, że składnik to jest, jak to się mówi? Ktoś kiedyś mówił, że składnik to jest, nie wiem, ja to inaczej powiem, bo to inaczej się mówiło, ale składnik to jest sama, nie wiem, sama litania jakichś emulgatorów, czy jak to tam. Bo to jakoś miało nazwę, się tak mówiło zawsze, że składnik to jest jakaś, nie wiem, no jakoś to się, ja to nazwę, że to jest od A do Z sama litania jakichś emulgatorów. A tu w tej Pepsi Blue jest tak, składniki: woda gazowana, wysokofruktozowy syrop kukurydziany, kwas fosforowy, bo tu jest trochę, myślałem, że to jest uła, bo to jest, trochę mi to zeszło już te napisy. Kwas fosforowy, naturalne aromaty, kwas cytrynowy, karmel jako barwnik i zawiera kofeinę. Nie ma dużo składników. W porównaniu do tej zwykłej Pepsi, nawet tej bez cukru, która ma aspartam, to macie tak. Woda, dwutlenek węgla, tu nie było dwutlenka węgla, barwnik, E, jakieś tam 150D, kwasy, kwas fosforowy, kwas cytrynowy, aromaty, w tym kofeina, substancje słodzące, aspartam, acefulsan, acesulfan, znaczy to się nazywa. Regulator kwasności, cytrynian sodu, zawiera źródło fenyloalaniny. No i tyle jest, ale więcej jakichś głównie. A tu jest, no mniej, ale kolor fajny, taki niebieski, fajnie to wygląda. No ale na początku jak to piłem, to mówię, no podobna jest do zwykłej Pepsi, mówię, troszkę się minimalnie różni, może mniej słodka, jest coś w tym stylu. A teraz jak już trochę zostało mniej, to w zapachu mi przypomina, i w ogóle tu w zapachu, i tu przypomina mi strasznie kolę, bo Pepsi wiśniowej nie piłem, tej bez cukru, kolę cherry. Ja razem piłem w życiu kiedyś, bo ja nie lubię wiśniowych rzeczy, w ogóle nie lubię owocowych. I piłem ją i ona tak samo dokładnie pachnie, jakby wiśniowa była. I w smaku też. Po tym czasie się tak strasznie słodka zrobiła jakaś taka, na początku była fajna, może nie wiem, od czego to zależy. Mi to podchodzi pod tą kolę wiśniową. Kolę, nie Pepsi. Nic nie ma o wiśniowych rzeczach, no nie wiem. Więc na początku jeszcze mogłem dać jej nawet ocenę 7, taka, że nawet była fajna, przyjemna. Ale teraz ten smak, posmak psuje trochę ją i mogę dać 5 tylko. Bo jest inna po prostu, kolor ma fajny, dam 5. Takie pośrodku, bo da się to wypić, ale to jest... No i tyle. To jest cola Pepsi, nie cola. To jest Pepsi Blue, to był test Blue Pepsi, czyli niebieska, 5 zł, nie wiem. Szczerze to nie wiem, ktoś na spróbowanie chce, to niech, jak komuś zasmakuje, to może pić, ale mi nie będzie smakować. Kupiłem raz i wystarczy. Trzymaj się i na razie.